Hej, tu Karolina. Witajcie w ulubieńcach czerwca. Ten film oznacza, że jesteśmy na półmetku roku. Czy to nie jest niebywałe, że minęła połowa roku 2018? Dzisiaj mam dla Was kolejną dawkę inspiracji i kiedy przygotowywałam sobie, bo ja przez cały miesiąc zbieram sobie różne notatki, jeżeli chodzi o ulubieńców. I kiedy przygotowywałam to wczoraj, sprawdzałam, ile mam pozycji na liście. Miałam wrażenie, że mam dla Was strasznie mało. Ale teraz stwierdzam, że w sumie zawsze jest to około 8 rzeczy. Także chyba nie jest źle, tylko te kategorie może w tym miesiącu są troszeczkę inne. Na początek powiem tak, w czerwcu praktycznie 90% czasu byłam, dobrze, troszeczkę mniej, ale większość czasu, dużą większość czasu byłam tutaj w Berlinie i też poświęcałam się nauce różnym prezentacjom i zaliczeniom, więc mam wrażenie, że też wpłynęło na to, jakie są moje inspiracje tego miesiąca. W każdym razie zaczniemy od urody i to jest coś, czego w ogóle nie planowałam tutaj wrzucać, ale właśnie wczoraj przypomniało mi się, że to było jedno z takich moich odkryć. I będzie to dział urody i będzie to olej kokosowy. Ja miałam bardzo różne doświadczenia z olejem kokosowym w kosmetyce i powiem tak, nie sprawdził mi się jako balsam do ciała, nie sprawdził mi się na włosach, ale niedawno odkryłam jego nowe zastosowanie. Wyobraźcie sobie, że jakoś na początku czerwca pojechałam, ci co oglądają moje weekly vlogi, do których zachęcam, na pewno pamiętają, pojechałam nad jezioro i nie miałam kremu z filtrem i zamiast kremu z filtrem użyłam oleju kokosowego, który ma ponoć naturalny SPF 15. Jeżeli są wśród Was eksperci, dajcie znać, czy ja tego kompletnie jakoś, nie wiem, nie nadinterpretowałam, ale posmarowałam się olejem kokosowym. Trochę się spiekłam, ale nic mi nie było i powiem Wam, że było to dla mnie idealne rozwiązanie właśnie takie na ostatnią chwilę, przy okazji naturalne. Tak jak mówię, ja nie jestem fanką używania oleju kokosowego jako balsamu, bo mam wrażenie, że on niestety wchłania się w skórę i potem zachodzą na różne procesy i to potem nieładnie pachnie. Zostawię Was tutaj. Nie wiem, czy widzicie, ale światło dzisiaj jest po prostu urocze. Mam nadzieję, że się nie zmieni, bo to wygląda jakbym miała tutaj lampę przed sobą, a to słońce tak pada z góry. W każdym razie kolejny dział to będzie już jedzenie. I to był miesiąc takich przeżyć kulinarno-restauracyjnych, słuchajcie, że mogłabym po prostu tutaj godzinę gadać o tym. Także przewodnik wegański po Berlinie jak najbardziej jest w planach i na pewno się pojawi. Nie wiem, czy nawet nie w dwóch częściach, bo to jest po prostu przeżycie nie z tej ziemi. Ale chciałam dzisiaj wyróżnić restaurację, która podbiła moje serce. Jest to restauracja Kanan, w której już byłam na początku mojego pobytu w Berlinie. Wybrałam się ponownie i na pewno mówiłam o tym w weekly vlogu. To było przeżycie nie z tej ziemi. Kanan jest to restauracja, która łączy ze sobą tradycje izraelskie, palestyńskie, żydowskie, marokańskie, nie pamiętam jeszcze jakie. W każdym razie jest to mieszanka bardzo wielu smaków, bardziej tych blisko wschodnich. Generalnie jest to miejsce, gdzie przychodzi się na hummus, a ja hummus uwielbiam. Kuchnia z tamtych rejonów jest, stwierdzam teraz, moją ulubioną. I to, co zaserwowano nam w Kanan, to była bajka. Słuchajcie, tam były falafele, tam były hummusy, tam była sałatka z grillowanego kalafiora, grillowane warzywa z baba ganusz, jakieś inna odmiana irańskiego albo irackiego. Wydaje mi się, że to był iracki hummus. Tam były też ziemniaki, buraki i domowy chleb. Naprawdę, istna uczta, coś przepysznego. Jeżeli chcecie iść do dobrego miejsca z kuchnią, jeżeli szukacie miejsca z hummusem, z falafelem, z kuchnią izraelską, ale też z kuchnią pełną naleciałości z przeróżnych rejonów, naprawdę Kanan w Berlinie to jest wegetariańsko-wegańskie miejsce. Jedyne co mają wegetariańskie to to, że czasami dodają jajko albo ser na przykład kozi do niektórych sałatek, więc wystarczy poprosić o wersję wege. Poznałam właściciela, jest przeuroczym człowiekiem i też taką ich
misją jako przedsiębiorstwa jest to, żeby zachęcać ludzi do odkrywania nowych smaków i przez to przekonywania się do nowych kultur, do akceptowania odmienności, tej mieszanki narodowości, które zjeżdżają się do Berlina, tak żeby ludzie byli bardziej tolerancyjni. Jedzeniowy ulubieniec numer dwa to będzie coś, to będzie produkt i to będzie napój, którego się po sobie nie spodziewałam. Słuchajcie, chodzi o wodę kokosową. Ja miałam taką przygodę z wodą kokosową, że nasłuchałam się, jak ona zaczęła być trendy, nie wiem, 2 lata temu. Bardzo chciałam jej spróbować i moja koleżanka dała mi wodę kokosową do spróbowania. To była woda kokosowa z litchi. Ona była obrzydliwa. Ja nie wiem, czy ona była jakaś zepsuta, o co z nią chodziło, ale była straszna i się bardzo zraziłam i od tego czasu w ogóle jej nie piłam. Aż do momentu, w którym poszłam do kawiarni, zamówiłam sobie sałatkę i nie wiedziałam, co wziąć do picia, więc poprosiłam kelnerkę, żeby mi doradziła i doradziła mi wodę kokosową. Przyniosła mi wodę kokosową, która jest robiona, z tego co wiem, tutaj w Berlinie przez jakiegoś pana. Ona się nazywa chyba People, ma napisane na puszce People i właśnie chciałam powiedzieć kilka słów. Po pierwsze, jedyną wadą tej wody jest to, że jest w puszce, co mi się bardzo nie podoba, oczywiście byłoby lepiej, gdyby była na przykład w szklanej butelce. No ale świat nie jest idealny. W każdym razie jest to tak przepyszna woda kokosowa, oczywiście ze składem pod tytułem woda i kokos, nic więcej. Jeżeli chodzi o wartości, jakby właściwości wody kokosowej, to ona jest bardzo nawadniająca i wiele osób, które na przykład uprawiają sport, stosują wodę kokosową zamiast wody. Jest to taki naturalny izotonik, także ja powiem Wam, zakochałam się w jej smaku, jeżeli jest schłodzona, to po prostu w takie ciepłe dni, które tutaj nas rozpieszczały przez dużą część czerwca, było to istne zbawienie. Jeżeli tylko macie możliwość spróbowania tej konkretnej wody, napiszę Wam też w opisie, jak ona się dokładnie nazywa, ale wiem, że na puszce jest napisane People, to jest taka puszka czerwono-niebieska i jest po prostu pycha. Kolejna rzecz, której się po sobie nie spodziewałabym nigdy. Moim ulubieńcem miesiąca jest pieczenie. Ja, Karolina, osoba, która byłaby pierwsza do powiedzenia, ja nie piekę, lubię gotować, ale ja nic nie piekę, nagle odkryłam swoje powołanie. Nie wiem, z czego to wyniknęło, ale jestem bardzo szczęśliwa. Ja się bardzo wstrzymywałam przed wypiekami, dlatego że wiedziałam, że wypieki wymagają stosowania się do proporcji. Okazało się, że wcale nie. Można gotować bez proporcji, też wychodzi, można piec bez proporcji. Zaczęło się od tego, słuchajcie, że mówiłam też to w jakimś vlogu, że postanowiłam, że nie będę kupowała sobie żadnych przekąsek takich junk foodowych, powiedzmy, żadnych chipsów, żadnych orzeszków w karmelu, żadnych, nie wiem, radlerów i tak dalej, tylko będę robiła swoje domowe odmiany tych rzeczy lub też po prostu będę zaspokajała jakieś tam swoje pokusy właśnie zdrowszymi wersjami domowymi, tak żebym zawsze miała jakiś deser albo jakąś słoną przekąskę w domu. I zaczęło się od ciasta gryczanego z przepisu owsianej, które Wam też podlinkuję. To jest brownie gryczane. Następnie zrobiłam Raffaello, do którego też przepis macie w opisie, jest na mojej stronie. Ale moim ulubieńcem, jeżeli chodzi o wypieki, są moje ciastka gryczano-tahinowe. Powiem Wam tak, zrobiłam je w ciągu tygodnia 3 razy. Wymyśliłam przepis sama i nadal nie mogę wyjść z podziwu, jak to się stało, że one za każdym razem wychodzą. Stworzyłam taki ogólny przepis, żeby było Wam łatwiej, bo wiem, że dużo z Was już je wypróbowało, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna, czy wdzięczna. Bardzo się cieszę, jest mi bardzo miło. Ale sama robię je na oko, na przykład w mniejszych porcjach, więc zrobiłam sobie jedno gigantyczne ciastko i wychodzi super i powiem tak, no mamy tam mąkę gryczaną, samo zdrowie, mamy tam tahini, samo zdrowie, mamy tam wodę, ekstrakt waniliowy i jedyną rzeczą, która jest taka to jest cukier kokosowy, ale nie jest go tam dużo i umówmy się, nic tam się nie stanie. Więc ja ostatnio zjadłam je nawet na obiad, także szaleństwo. W każdym razie odsyłam Was do przepisu, koniecznie wypróbujcie, tylko pamiętajcie, one są dosyć gorzkie, ponieważ bardzo silnie czuć zarówno grykę, jak i tahini, także może to nie jest dla każdego, ale ja je po prostu uwielbiam, czasami sobie je smaruję masą orzechowym, albo ostatnio sobie rozmaśliłam moje Raffaello na tym, więc w ogóle nie pytajcie. Ale tak, pieczenie, robienie deserów stało się moim hobby i dzielę się z Wami oczywiście przepisami. Myślę, że przez wakacje będzie tych inspiracji i przepisów na mojej stronie coraz więcej, także wpadajcie na karolinasobańska.com i na Karolina Sobańska na Instagramie, bo tam zawsze ogłaszam, że przepis się pojawi. Czas na kącik książkowy. Mam bardzo dobre wieści, bardziej dla siebie,
Ale nie wiem, czy pamiętacie, moim postanowieniem była jedna książka w miesiącu i na początku miałam małe spowolnienie tempa i byłam do tyłu o jedną książkę, za to byłam bardzo na siebie zła. Uwaga, teraz mamy koniec czerwca, przeczytałam oficjalnie 6 książek, także udało się i czytam właśnie 7, także jest dobrze. Dobrze to rokuje i powiem Wam, w tym miesiącu przeczytałam 2,5 książki, ale chciałabym powiedzieć o książce, która była najważniejsza dla mnie w tym miesiącu. Jest to książka Iwony Kibil. Iwona, jeżeli mnie oglądasz, to bardzo Cię pozdrawiam. Jest to książka Wege, dieta roślinna w praktyce, czyli po prostu zbiórka wiedzy na temat diety roślinnej. Bardzo, bardzo rzeczowa książka, praktyczna książka. Książka, która odpowiada na wszystkie pytania i wątpliwości, które możecie mieć, jeżeli chodzi o wpływ diety roślinnej na zdrowie. Oprócz tego, że są tam przeanalizowane wszystkie makroskładniki, mikroskładniki, też wchodzi w jakieś takie kontrowersyjne zagadnienia oraz mówi o dostosowaniu diety do różnych potrzeb, takich jak, nie wiem, ciąża, noworodki, starsi ludzie, osoby trenujące i wiele, wiele innych. Są przykładowe jadłospisy. Wszystko, przede wszystkim, to jest najważniejsze, wszystko jest oparte o badania, są źródła, są liczby, są autorzy, są odnośniki, także naprawdę bardzo godne polecenia źródło wiedzy, taki wręcz wegański podręcznik. Cieszę się, że w końcu na polskim rynku coś takiego się pojawiło, także ogromnie Was zachęcam i gratuluję Ci, Iwona, bo naprawdę kawał świetnej, świetnej, świetnej roboty. Teraz czas na dział telewizyjny. Jako że wykupiłam sobie Netflixa, to przepadłam, postanowiłam wykorzystać go jak tylko mogę i słuchajcie, mam odkrycie serialowe. Pewnie dla wielu z Was w ogóle to nie jest nic takiego, bo ten serial chyba jest już dosyć popularny od dawna. Ale ja postanowiłam za polecenie mojego brata zacząć oglądać Casa de Papel, czyli w ogóle nie wiem, jaka jest polska nazwa oficjalna. W każdym razie Dom Pieniędzy. W każdym razie jest to serial hiszpański, który ja postanowiłam, że obejrzę pod pretekstem nauki hiszpańskiego, bo oglądam go po hiszpańsku z hiszpańskimi napisami, stwierdziłam, że to będzie po prostu edukacyjny materiał. Powiem Wam, dawno, kurczę, naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz jakiś serial w taki sposób mnie wciągnął. Mam tutaj na myśli, ten serial tak trzyma w napięciu, jest tak dobrze napisany, jest tak przemyślany, każda scena jest po coś. Po pierwsze, że mogę Wam powiedzieć, to nie jest spoiler, to jest serial o napadzie na... Boże, oglądam to po hiszpańsku, teraz mam zawieszenie. Karo! Miejsce, w którym produkuje się pieniądze. Boże, po prostu moment debila. I tak jak mówię, jest to tak przemyślany serial, tak genialny, tak zaskakujący, tak wciągający. Niesamowite postacie, niesamowita fabuła, po prostu ja nie mogłam wyjść z podziwu dla osoby, która na to wpadła. Także polecam Wam naprawdę gorąco. Obejrzałam cały pierwszy sezon, zaczęłam drugi sezon po prostu po kilka odcinków dziennie, bo mówię, miałam dosyć ciężki miesiąc i uczyłam się całymi dniami i potem oglądałam seriale dla odreagowania. Także Casa de Papel naprawdę Wam polecam na Netflixie. I druga rzecz, to będzie jeden odcinek serialu. A mianowicie chodzi tutaj o serial Chef's Table, który już oglądałam w Madrycie. I to jest serial, który teraz już ma nawet 4 sezony. Generalnie chodzi o to, że każdy odcinek jest poświęcony innemu słynnemu szefowi kuchni, opowiada jego historię, jego podejściu do gotowania, do prowadzenia restauracji, ale też do życia. I każdy odcinek to jest inna osoba, przede wszystkim przepięknie zrobiony, jeżeli chodzi o kwestię wizualną, no po prostu majstersztyk. Ja jestem dużą estetką i dla mnie to jest naprawdę dla samego patrzenia na te wszystkie piękne kadry, mogłabym to oglądać. Ale chcę Wam polecić w szczególności jeden program, na który czekałam bardzo, bardzo, bardzo długo, ponieważ oglądałam go, pomimo że nie miałam nic wspólnego z weganizmem, ale ostatnio zaczęłam sobie przeglądać skróty, znaczy opisy odcinków i udało się. Pierwszy odcinek 3 sezonu jest poświęcony John Kwan, chyba ona się tak nazywa, mniej więcej. To jest kobieta, która jest mnichem z Korei Południowej. Mieszka tam od dziesiątek lat w klasztorze.
gdzie gotuję dla innych mnichów i kobiet mnichów. Także i ona jest weganką. To jest tak zwana dieta ze świątyni, gdzie oczywiście nie używane są żadne produkty pochodzenia zwierzęcego. Ponadto nie używają też ani cebuli, ani czosnku, ani pora, co też jest moim zdaniem bardzo interesujące. I ogólnie ten odcinek jest po prostu świetny. Nie tylko dlatego, że jest wegański, ale jest po prostu super. Więc zachęcam Was. Sorry, strasznie się wybiłam z rytmu, bo musiałam zamknąć okno i po prostu słyszę w tle śmieciarkę cały czas i mam szczerą nadzieję, że Wy jej nie słyszycie. I na sam koniec, bo myślałam, że to będzie krótki film, ale jak widać, ja potrafię mówić przez 10 minut o jednej rzeczy. Mój ulubieniec podróżniczy to będzie Alicante. Na początku czerwca byłam przez kilka dni w Alicante u mojej koleżanki Ani i spędziłam bardzo, bardzo, bardzo miło czas. Ja kocham Hiszpanię i to, że mogę raz na jakiś czas tam wrócić, tak jak byłam na Kanarach i teraz byłam w Alicante, jest to naprawdę jak syrop klonowy na moje serce. Pomimo, że pogoda była gorsza niż w Berlinie, to było naprawdę cudownie. Mogę Wam polecić z wegańskich miejsc Tres Semillas, to jest taka kawiarnio-cukiernia, można powiedzieć, gdzie naprawdę zjadłam przepyszne empanadas, takie pierogi z farszem wytrawnym i najlepsze napoleonki w moim życiu. Także jeżeli byście byli w Alicante, to polecam serdecznie. I tutaj kończą się moi ulubieńcy, w końcu. Dziękuję Wam za oglądanie i jak zawsze czekam na Waszych ulubieńców miesiąca. Pamiętajcie, poczekajcie, zadałam Wam jakieś pytanie. Tak, wegańskie kremy z filtrem. Koniecznie mi napiszcie, dajcie też znać, co teraz czytacie. Bo ja miałam w ogóle w tych ulubieńcach zawsze mówić Wam, jaką książkę będę teraz czytać. Obecnie czytam To Kill a Mockingbird, czyli Zabić Drozda. I postaram się skończyć na początku lipca, także jeszcze jakąś kolejną książkę na pewno sobie przeczytam. Tylko tutaj w Berlinie już mi się skończyły i to jest straszne. Mam chyba może dwie książki, których jeszcze nie przeczytałam, ale zupełnie nie mam na nie ochoty. Także jadę do Polski i będę zabierała jakieś dobre czytadła. Dziękuję Wam za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale już niedługo. Pa!